I pierwsza legenda. 8.9.10 i kolejna legenda. Wow, ale się nam zaczyna ten opening. Znikły legendy, bo ja zacząłem pierdolić na tym odcinku bez sensu. 11. legenda. Daj mi tu Mega Knight. Cześć, siemanko, witam was w ten sobotni poranek. Tak, dzisiaj wydamy 150 tysięcy gemów, żeby zrobić Mega Knighta na level 5. Być może się uda, być może nie, zobaczymy jak to będzie. Będziemy dzisiaj otwierać same Magical Chesty, 8 sztuk i wlatuje Mega Knight na level 5. Będzie na pewno koksił, ale może zaczynamy, słuchajcie. Mam tutaj zeszyt, w którym będę zapisywać ilość legend, żeby zobaczyć, słuchajcie. A ile Magical Chestów dzisiaj poleci, nie mam pojęcia, ale na pewno bardzo, ale to bardzo dużo. Także zaczynamy, to będzie długi odcinek, oczywiście łapeczki w górę obowiązkowe pod openingiem. Super, dziękuję wam, serducha dla was lecą, boom. Słuchajcie, przyjadę z pracy i wam poprzypinam serduszka do waszych komentarzy. Oczywiście za jakieś fajne komentarze, nie? Tak jak ostatnio było. Obiecałem i co? I było, nie? No, ponad 1000 komentarzy i 80% to były serduszka od wkurwionego. Ale dobra, to nic. Lecimy. Magical Chesty po kolei. Uwaga, 8 sztuk. Wszystko się mi nagrywa, ja zawsze się boję. I pierwsza legenda. Mega Knight? Nie, Electro Wizard. Dobra. Zaczęło się bardzo fajnie. I lecimy. Możecie sobie dać oczywiście prędkość razy 2. Słuchajcie. Możecie też napisać, co u was słychać. To jest druga legenda. Mega Knight. Inferno Dragon. No to nieźle, kurwa. No to nieźle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I kolejna legenda. Wow, ale się nam zaczyna ten opening. Kozacko. Wszystko się nagrywa tak. Graveyard. Ja pierdzielę, ale... Ale losuję te skrzynki, co nie? To znaczy te legendy. Jezu, ja o siebie ostatnio otworzyłem dwa Magical Chesty. Te za Friko i żadnej legendy nie było. A tutaj to ja nie wiem, co to jest. Mega Knight, wow. No to jeszcze 7 sztuk. Zobaczymy, może się uda. 150 tysięcy gemów, oj, będzie ciężko to wyklikać. Naprawdę. Oczywiście jest to też kupa kasy, kurwa. 150 tysięcy gemów, masakra. Ale ja się, słuchajcie, cieszę, że mogę takie openingi robić u mnie na kanale. Naprawdę coś zajebistego. Rzadko w ogóle widuje się tego typu openingi. Ostatnio też mieliście openingi? Było kilka deków, było parę fajnych odcinków. No i teraz, słuchajcie, przyszedł moment, żeby zrobić sobie jakiś gruby opening. Nie na moim koncie, na koncie T. Oczywiście, standardowo, ale dobra, bo ja, słuchajcie, tak przewijam, a nie pokazałem wam, że jesteśmy na koncie T. Żeby później też nie było przypału, co nie? No, dobra, lecimy dalej. 7 sztuk brakuje. W ogóle zapomniałem powiedzieć wam na początku, że to będziemy otwierać na koncie T, nie? Damaram pam pam, ale musi was wkurzać ta muzyka z tych skrzynek, co nie? Dobra. Dawno nie było legendy. Polujemy na 6. legendę w tym odcinku, a już wydaliśmy prawie 20 tysięcy gemów wydaliśmy. Dużo, nie? Dobra. Aha. Zostałem zalogowany. Team mi się zalogował na konto. Oh my god. Uwaga, error. Ja tu otwieram skrzynki. Proszę państwa. Zapomniałem mu napisać, że nagrywam. Dobra, szósta legenda. Mega Knight. Electro Wizard. Chyba był na początku. Fuck off. Sięgam po telefon, bo muszę napisać. O Tomka, że nagrywam. Masakra. To ty to robisz. Dobra. Zapomniałem mu napisać, że ja już po prostu lecę. Może sobie myśli, że ktoś mu się włamał na konto, nie? Dobra.
Zaraz mi pewnie odpisze. Lecimy dalej. Tomek, już mi się nie loguj. Tomas. Tomaszu. Dobra. Ja muszę mieć ten telefon tu z boku. Dobra, coś do mnie pisze, bo napisałem, nagrywa mi śmieszne minki. Dobra, siódma legenda. Sparki, ja pierdolę, Sparki. Jedno masakra. Ram pam pam, ram pam pam, ram pam pam. Dobra. Napisał mi good luck. Zobaczymy, czy taki good luck będzie. Bo... Ej... Muszę kogoś wynająć, żeby mi tutaj klikał na tej myszce. Ja to były 4 balony, kurwa, 8. Mega Knight, jeszcze 6 sztuk. Oj, będzie ciężko to wydropić. Ale jeszcze mamy 120 tysięcy gemów. Dopiero wydaliśmy 30 tysięcy, dopiero. Słuchajcie, kto by nie chciał wydać 30 tysięcy gemów na taki opening, co nie? Ale zapewne wy byście otwierali Super Magical Chesty, bo generalnie bardziej się opłaca otwierać Super Magical Chesty, jeśli chodzi o maksowanie już konta, no nie? Jeśli chodzi na przykład o epiki, to bardziej się opłaca, nie? Magical Chesty nie dają tak dużo i według mnie, no nie? Już dużo tych skrzynek otworzyłem w życiu. Ja pierdolę, by tak zliczyć, słuchajcie, wszystkie skrzynki. To jest po prostu masakra. Może... Nie no, nie chcę się kłócić, ale może otworzyłem za 1 000 000 gemów? Wow, Mega Knight kolejny! Jeszcze 5 sztuk! Jakbyśmy się tak zmieścili w tych 150 tysięcy gemach, to byłoby zajebiście. Mi się język plącze, ale ja to nagrywam, słuchajcie, bardzo późno już. Dziesiąta legenda. Tarantantan, princeska. Ostatnio sobie pogrywałem właśnie na challenge'u princeską, nie wiem czy pamiętacie. Naprawdę fajnie mi się gra princeską. Rage. Jezu, najgorszy dla mnie epic to jest Rage. Znaczy nie wiem czemu, ale... Takie mam wrażenie, no mało osób w ogóle w top global, nikt tym Rage'em nie gra. A szkoda. Dla mnie Rage w Clash of Clans to był zajebisty spell, naprawdę. Jeden z lepszych spelli. Balon, ja pierdolę. Balony lecą, czemu mi tak nie lecą? A lighting. U mnie też by się przydał. Ale zobaczcie, Jezu, znowu balony, ja pierdolę. No takiej magical chest ja mogę u siebie otwierać. Giant Skeleton. Ale zauważyłem, że na przykład u mnie epiki to najczęściej dropi właśnie z Magical Chestów Giant Skeletona i Pekkę. Kolektor. Już myślałem, że będzie legenda. To jakoś dziwnie. Dobra, 5 epików. Spoko. Dziękuję Supercell. Ale, o, widzicie? Duża Pekka. To o czym mówiłem. Ej, może być tak, że już do końca nie da żadnej legendy. Kurwa, nie. Kurwa, wypluj to słowo. Tu. Co jest z tobą grane? 4 golemy. Najsik. Wy sobie tak myślicie, nie? Tyle, kurczę, kart przepada. No ale co, słuchajcie, zrobić, no. Tyle golda przepada też. Wow. Szkoda, że nie można mieć naprawdę bardzo dużej ilości golda. Według mnie gold powinien iść w nieskończoność i tak samo level. Znaczy no w sumie wiecie, też może by to było niesprawiedliwe, że o kurwa, stop global już może mają, po, nie wiem, czy jest level. Ale ja na przykład lubię w grach, gdzie ten level się nie kończy. Gdzie można nabijać naprawdę dużo, dużo, dużo wysokie levele. Bo jednak level to jest jakieś tam doświadczenie gracza, ilość spędzonych godzin, o, czy balony, zajebiście. I tak samo powinno być właśnie tutaj w Clash Royale, na przykład w Clash of Clans, to kurwa widziałem gości, którzy mieli po ponad 300, czekajcie, najwięcej widziałem, jak gościu miał 300 chyba 50 level, kurwa nie wiem, nie mogę sobie przypomnieć, ale ponad 300 to było i to jeszcze pamiętam, jak taki Brandon był, wy go może nie pamiętacie na YouTubie, ale ja go bardzo dobrze pamiętam, lubiłem go oglądać, to był chyba Koreańczyk,
czy tam Azjata jakiś. I zobaczcie sobie, że znikły legendy, bo ja zacząłem pierdolić na tym odcinku bez sensu. 11 legenda, daj mi tu Mega Knighta. Jest Mega Knight, nie? Lowo, ja pierdolę. Ja już bym chciał mieć lawę na 5 levelu, ale się nie da. Ciężko, naprawdę ciężko. Teraz musiałbym kupić 3 sztuki i to byłoby 10 sztuk i byłbym dopiero w połowie. A nie mam tyle golda uzbieranego, bo miałem zacząć grać grandy, a nie gram tych grandów, nie wiem dlaczego. Nie wiem, słuchajcie. Być może mało czasu, żeby sobie dobrze pograć, siadnąć. Tak kiedyś był ten czas, było naprawdę mega dużo czasu, bo byłem na chorobowym, bo miałem urlop i grałem dość dużo też właśnie grandy. A teraz słuchajcie, powiem wam, że przyjeżdżam z pracy, nagrywam, dopiero gdzieś około 20 jem obiad. I tak mi się życie toczy. I przez całe dni w pracy myślę, co by tutaj nagrać. To znaczy w sumie pomysłów na odcinki jest bardzo dużo. Naprawdę, jest bardzo dużo. Dobra, 12 legenda. Mega Knight, proszę. Jeszcze 5 sztuk. Nie, jeszcze 4 sztuki. I zostało 74 tysiące gemów. Wow, dobra. Hello, dawno cię nie było. Mineta. Żartuję, nie? No i teraz jeszcze by było legenda. I znowu rage, ej. Tych rage dzisiaj chyba będzie z 1000, nie? Prince. Rosy, Mortar, Piecy, Rocket, Lighting, może ja będę czytać, Bomber, Zap, Goblin, Barbarian Hat, Fireball, Golem, brum, pom, 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 pom. Uwaga, cisza przed burzą mi się wydaje, tak było przedtem. Szkoda, że nie jestem leworęczny, no i praworęczny przy okazji, dobra. 14 legenda dzisiaj, wow, ale tych legend dzisiaj wypada. Nightwitch, super. Wydaliśmy już ponad połowę gemów. Dobra, może pójdę spać i niech to się otwiera. Mam nadzieję, że takie openingi was nie nudzą, że otwieramy po tyle skrzynek. Dobra, patrzę teraz na podgląd w OBS-ie. Patrzę sobie i może tutaj coś zobaczę. Jest, tak, zobaczyłem, tam jeszcze balon był, ja pierdolę. Jak ja widzę balony, to mi jest słabo. Electro Wizard, to jest mój najlepszy epic. Dla mnie balon, nie? A najlepsza legenda, bo dużo osób pyta na streamach. Wkurwiony, jaka jest twoja ulubiona legenda, epic? To ja zawsze odpowiadam, że Jezu, znowu balony, ja pierdolę. Gdybym to otwierał na swoim koncie, to już bym chyba miał dzisiaj max balona. Dobra, znów tam będę patrzeć. Na razie było 15 legend. Mortar. O, też widzę dużo Mortara i Fire Spiritsów i Archerek sypie. Golem. Jezu, jak są balony, to później jest legenda. 16 legenda dzisiaj na odcinku. Princeska. No, nie wierzę w to. Jestem ciekaw, czy... Jak wydam wszystkie gemy. 17 legenda. Mega Knight. Proszę bardzo, 3 sztuki. Osiemnasta legenda, proszę bardzo, Mega Knight. Mega Knight. I to jest, słuchajcie, magia, bo brakuje 2 sztuk. O kurwa. A... A zostało 50 tysięcy gemów. I teraz już może w ogóle, słuchajcie, nie sypnąć do samego końca żadnej legendy, także to może być najsmutniejsze. Dobra, znów będę patrzeć na OBS-a, bo było 18 legend. Kurczę, może będzie dzisiaj 20, bo... Kurczę, nie pamiętam, ale też jak jakiś czas temu otwieraliśmy za 150 tysięcy gemów, to też było chyba 20 lub 21 legend. I kolejna legenda, 19 legenda, Mega Knight. Proszę. Wow, jeszcze jedna sztuka i być może zostaną gemy. W sumie chodzi mi jeden pomysł po głowie. Ale czekajcie, bo jeśli trafimy Mega Knighta. Ech,
jeszcze jedna sztuka, proszę bardzo. Dobra, znów tam będę patrzeć. Brakowało nam na początku odcinka 8. 8, 8. Dobra, kolejna legenda. 20 legenda. Proszę, skąd się dzisiaj? Lawa. Jezus. Drugi raz lawa, czyli ja, słuchajcie, wydałbym 150 tysięcy gemów i miałbym dwie lawki, ale może miałbym barona na maksa, no. Dwudziesta pierwsza legenda. Sparki. No ja w to nie wierzę, no. Dobra, 39 tysięcy gemów. I znowu balony. Ej, miałem już powiedzieć, że chyba będzie legenda. Dobra, znów będę patrzył na OBS-a. Witch, Royal, Elite, Elixir, Fireball. Jezu, teraz. Kurczę, no daj, proszę cię. No przecież to jest niemożliwe, no. Znowu balony. Ej, ja pierdolę, lecie balonów. Tak, później będziecie pisać, wkurwiony masz, miałeś mokro. Tak jak po ostatnim drafcie. Normalnie ostatni draft to rozjebał mi naprawdę uczucia. No słuchajcie, tamten draft to był naprawdę mega draft. I on się chyba już nigdy, słuchajcie, nie powtórzy. Nigdy się nie powtórzy. Chyba, że już będę mieć wszystko na fulla. Dobra, 22 legenda. Wow, chyba przekroczyliśmy barierę Graveyard. Ja pierdolę, chyba przekroczyliśmy barierę właśnie, gdzie jest najwięcej chyba legend w odcinku. Mamy jeszcze 26 tysięcy gemów. Ja w to nie wierzę, że to nie siadnie. Ja pierdolę, jedna sztuka. Znów będę patrzeć w OBS-a. Jest, 23 legenda. No. Udało się. Mega Knight. Wydaliśmy to 120 tysięcy gemów wydaliśmy, tak? Ja dobrze mówię? No, ty, wydaliśmy 120 tysięcy gemów. 120 tysięcy 50. 120 tysięcy 50 gemów. I jest, słuchajcie, udało się zrobić Mega Knighta na... To znaczy, no, dopiero teraz go będziemy robić. 100 tysięcy, pyk. I jest max level. Wow, udało się, zajebiście, max level, ja sobie tylko i wyłącznie zrobię screena. Słuchajcie, co mogę więcej powiedzieć? Mega Knight level 5 na koncie T. Może mi da za niedługo pograć sobie, albo na streamach. Może sobie pogramy 2 na 2. Co wy na to napiszcie oczywiście w komentarzach. I słuchajcie, max level, Mega Knight. Udało się nam to zrobić, super, zajebiście. 900 tysięcy golda jest na koncie T, ponieważ wydaliśmy 100 tysięcy na upgrade. Powiem wam, że te upgrade'y są naprawdę bardzo drogie i to chyba trzyma dużo graczy przed full kontami, bo naprawdę same komony, żeby zrobić, no to jest bardzo dużo golda, bardzo dużo grania tych grandów. Jest, słuchajcie, jest. Jezu, jump damage 700, no przecież jak to jebnie, słuchajcie, na coś, nie wiem, jebnie na Gianta, to nie będzie Gianta, takiego małego Gianta, takiego słabego Gianta, nie? Ale i tak, słuchajcie, zajebiście, no propsy, udało się, słuchajcie, dzisiaj zrobić. Wydaliśmy 120 tysięcy gemów, prawie równe 120 tysięcy gemów i jest Mega Knight level 5, gratulacje T. Słuchajcie, zajebiście, że się udało zrobić, myślę, że teraz Steven sobie pogra troszkę. No i co? Dziękuję wam dzisiaj za ten odcinek. Trwa on prawie 20 minut. Dziękuję za wszystkie łapki pod ostatnim odcinkiem i pod tym odcinkiem. Życzę wam miłego weekendu. Bawcie się dobrze. Wakacje się wam skończyły. Także do lekcji, bo w poniedziałek znów do szkoły idziecie. No i co? To tyle. Dziękuję wam za lajki, komentarze, serduszka dla was. Przypnę później. No i to tyle, słuchajcie. Myślę, że nie nudziliście się na tym openingu. Te openingi są bardzo, ale to bardzo długie, ale myślę, że fajne. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z wami żegnam, no i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, piona wariaty, elo.